Gosiu, dzień dobry Państwu. Chciałem przedstawić Gosię Ul, absolwentkę ASP, która maluje obrazy wielkoformatowe i takie malutkie też, ale dzisiaj trochę garść wspomnień i chciałem się skupić na Twoich dokonaniach przestrzennych. Okej. No, bo to, co mamy na pierwszym slajdzie, co możesz o tym powiedzieć? No, to było ćwiczenie na studiach jeszcze pod tytułem Zwierzę. No i wybrałam sobie ślimaka ze względu na wentylatory, które zawsze mi się podobały na odpadach. Rzeczywiście ta uwiodła mnie ich jakby ta gibkość, to, że mogły świecić, poruszać się w jakiś sposób, że był w nich ruch. No i wreszcie to budowałam na zasadzie ćwiczenia, tak? Czyli to taki był trochę ready-made, czyli coś znalezionego i do tego dopracowanego. Pamiętasz, który to był rok studiów? Nie, to było dawno temu. Nie, to było bardzo niedawno temu. W każdym razie, proszę Państwa, na drugim slajdzie jest ta rzeźba, w zasadzie ten obiekt, lepiej widoczny. I chciałem powiedzieć, że to, co mi się bardzo umogło i podoba, że nie przechodzi obojętnie wobec rzeczy, które pozornie są odpadami, leżą gdzieś na ulicy, tylko potrafi dostrzec w nich pewien potencjał, pewne piękno. I proszę Państwa... Mogę Ci przerwać? Oczywiście. Może dlatego dostrzegam w nich potencjał, bo nie nazywam ich odpadami, tylko tak po staremu, tak jak za komuny, nazywam je surowcami. Budulcem. Surowcami wtórnymi, tak jak kiedyś się mówiło. A teraz się mówi odpady, żeby za to zapłacić, jak się... Aha. No dzięki za wyjaśnienie. W każdym razie chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż tam były eksponowane dwa obiekty przestrzenne, które jeden był obrócony do góry nogami, bo tak pasowało do ekspozycji. Czy drugi wisiał? Czy nie miałaś takich obiekcji, że zaprojektowałaś ten obiekt, tą rzeźbę, która miała stać, a w trakcie ekspozycji wpadł pomysł, że nie, absolutnie nie. Obracasz i pojawia się nowa jakość. Nie, no to tak jak rozmawialiśmy przed tym programem, że oglądałeś moją pracę z czterech stron. No tak. Tak, no ja tak mam. Po prostu, no, to jest tak, że jak coś tworzę i jeżeli można jeszcze z tego wyciągnąć inną jakość, inne spojrzenie, no to super, tak, idziemy dalej. Czyli to trochę tak jak Bartczok, który robił grafiki, a po jakimś czasie je na przykład ciął i wykorzystywał jako element kolażu. Tak, czyli tak. Jest otwarta cały czas na zmienność. I do jego książki, tak, rzeczywiście, to jest bardzo mi bliskie i też tak robię. Bardzo fajnie. Tu jeszcze jedno zdjęcie i tam w tle są takie dwa prostokąty, dosyć duże. Wyglądają jak obrazy, ale to są dzieła zrobione w sposób zupełnie inny. To nie było pędzlem robione. Bardzo proszę o... To są takie surowce wtórne, dobrze, odpady, niech będą odpady, z farbiami tworzyw. I rzeczywiście jak ułożyłam te ich, to są zlepy tworzyw kolorowych na ziemi, to po prostu była tak niesamowita gama barwna, no bo oni zajmują się barwnikami do tych tworzyw, że no trzeba było jakoś to ukazać, tak? I stąd taka prosta forma, żeby pokazać przejścia barwne, a z drugiej strony jakby zawiłość taką jak w koralowcu, tak. Także... Bo ty zbudowałeś specjalny stół z palnikami, tak, do tego. Tak, tak, bardzo niebezpieczna sprawa. Zrobiłam po prostu taki piecyk, w którym to podgrzewałam. Piecyk o długości kilku metrów, z metalu, pod którym buzuje ogień,
A Małgosia stoi i się zastanawia, czy jeszcze trochę, Czy już czy może? może już Tak, wystarczy. no nie no, to Efekt rzeczywiście twórczy. no, mogłabym zrobić więcej tych rzeźb, ale było to tak niebezpieczne pod względem BHP, Dlaczego się nie robi dla sztuki? tak, że już później nikt mi nie pozwolił, to tylko u mojej mamy na placu, która patrzyła się z przerażeniem, że wszystko jej płonie, mogłabym tego dokonać. No, ale efekt niesamowity, tym bardziej, że te dwie prace miały fantastyczne warunki do ekspozycji, bo na SPL na piątym piętrze jest taki korytarzy, gdzie z góry z okien pada światło. Świetnie oświetlone prace. Zresztą pochwalę się, jak robiłem dyplom, to dokładnie w tym samym miejscu właśnie tam to zawiesiłem. No dobrze, tutaj jest zbliżenie i widać właśnie tą strukturę, jak powiedziałaś, koralowce. No coś w tym jest. No bo tak ja zawsze nawiązuję jakby do tego morza, dna morza, do koralowców, do tego przepływu materii i w obrazach i często właśnie w moich pracach przestrzennych. W sumie bardzo piękny obraz, gdyby to rozpatrywać w kategoriach malarstwa, piękna gama barw, w zasadzie dekoracyjny obraz. Bardzo. Bardzo. Wydaje mi się, i teraz że... te reliefy, które są, pojawiają się powoli w wnętrzach, to właśnie no, to jest właśnie to. Przecież gdyby ten obraz powiesić w jakimś, nie wiem, biurze Mercedesa na przykład, w holu, no to... Zgadza się. To, to by to pasowało. Jak przedstawiciele firmy Mercedes oglądają, to, to ja polecam. No. To ja cię też. To ja cię też. Są dwa. Może być jeden dla Mercedesa, drugi dla Toyoty. Dobrze. Tutaj jeszcze, bo ciekawe zdjęcie, pokazuje tą twoją pracę troszeczkę od dołu. Widać te lufciki, więc dobrze, że ta dokumentacja się zachowała. Ale minęło trochę lat. Działasz na własny artystyczny rachunek i po pierwsze te prace, które teraz chciałbym, żebyśmy pokazali, żebyśmy o nich porozmawiali, zmieniły swój format. Obrazy dalej bywa, że małujesz bardzo duże. A co cię skłoniło do zmiany skali prac? To, że zimą nie mogę za bardzo korzystać z pracowni. No. Proza życia, tak? Mogę usiąść przy stole i coś robić. No niestety muszę coś robić, coś rękoma tam działa, tak, natręctwo, tak. I no to chociażby to lusterko, no to jeszcze dziecko miałam małe, które to cały czas mi przerywało. To takie właściwie wyszło zdobnictwo tutaj, nawet nie kompozycja. No bo nie mogłam się na tym za bardzo skupić, tak? No, nie, no ja widzę, tam, że to jest bardzo przemyślana kompozycja. Także no sobie siedziałam przy tym stole z tym całym bałaganem i odchodziłam, podawałam pić je. A, czyli to z innych przyczyn, bo nie wiem czy wiesz, ale świętej pamięci profesor Jacek Bigoszewski zawsze mówił, że istnieją dwa dobre formaty obrazów. Pierwszy to jest taki, że można by było wziąć pod pachę, a drugi, żeby się zmieścił na tylną kanapę samochodu. I powiem szczerze, ja się tej wersji trzymam. To znaczy, wiesz, no dużo dobrych rzeczy mają takie miniatury. Przede wszystkim w takich miniaturach łatwo poznać swój styl. Bo jak zrobisz 20 tych miniatur, to już się klaruje jakaś ta twoja droga i jakoś wyprowadzasz taki sobie swój temat malarski. I ten postęp jest szybszy. Szybszy jest postęp, chociaż się je naprawdę bardzo długo przemalowuje. Poza tym łatwiej jest uzyskać taki gest jakby malarski, tak, niż na dużym blejtramie, przynajmniej dla mnie. A poza tym, wiesz, mam prezent dla dentysty. Ostatnio dentysty wyszła z pieniędzmi. Proza życia. Pamiętajcie Państwo, dzieła sztuki to jest również waluta. Inwestycje. Tak jest. Ale, Małgosiu, kolejny taki zubożony w gamie kolorystycznej, no nie obraz, no relief. Relief. Wybacz, ja mam niesamowite skojarzenia z Hasiorem.
O, tak. Owszem. Ogromne skojarzenie mam z Kasiorem. Owszem, owszem. No, no, to też jest po prostu mój guru, tak jak wiesz. Wiem. Ale to bardzo miłe. Byliśmy w Zakopanym. To bardzo miłe, co mówisz. I tyle. No dobrze. Kolejna praca, taka trochę organiczna, trochę geometryczna. Wiesz, ja mam... A miała być surrealistyczna. No tak, ja mam w ogóle ciepły stosunek do tej pracy, ponieważ ta litera E, ona została przez ciebie pomalowana, jest około 20 paru centymetrów ma. Kiedyś taką literę od ciebie dostałem. I moi kursanci są nieszczęśliwi, bo co do mnie przychodzą, to muszą martwą naturą z tą literą namalować, więc zostawmy te męki twórcze. Tutaj kolejna zabawa z dobieraniem różnych materiałów, ale chciałem jeszcze, bo muszę do tego nawiązać. Otóż, no, naście lat temu, jakoś 10, czekaj. 10, no, no 12, z grupą naszych fantastycznych znajomych pojechaliśmy na Krym i tam były odkrycia. Na Kazantipie betonowy płot z takimi pięknie odciśniętymi reliefami helikopterów. Helikoptery na płocie, to było proszę Państwa, surrealizm to się chowa. Jak człowiek zobaczy taki betonowy płot... Nie, nie, to surrealizm jest wtedy, kiedy człowiek widzi plażę i jezioro i zaraz za tą plażą ten surrealistyczny płot. Tak. I jeszcze jedna rzecz, nasze wspomnienie, to wygląda jak abstrakcja. To jest, proszę Państwa, jedna z uliczek w Bakczysaraju. Myśmy sobie biegli tą uliczką i fotografowaliśmy różne ogrodzenia, furtki, a to jest przyspawana piła ręczna do szczytu metalowej bramy. No tak. Jakieś komentarze do tego? No tak, bo ty ostatnio mówiłeś, bo ja oglądam twoje filmy oczywiście, i mówiłeś o tych strukturach. Tak. A mnie natomiast uwiodły po prostu klamki. Klamki w tych wejściach od samochodów różnych marek, haczyki, jakieś przerobione, jakieś, no dla mnie to po prostu były tak fantastyczne rzeczy i właśnie te piły, no te elementy z gospodarstwa domowego po prostu ukazane w tych bramach, w tych wejściach, to no jednak te przedmioty bardziej mnie uwiodły. Nie? Czyli w sumie jak jesteś gdzieś na placu, gdzie jest złom, to czujesz się prawie tak dobrze albo lepiej niż w sklepie z butami. Jak w sklepie z cukierkami. Naprawdę. Proszę Państwa, wpływ tych wycieczek, tego oglądania świata może być bardzo różny. Tutaj kolejna twoja praca. To masz coś wspólnego z elektroniką? To, no tak, no ma, ale to jest tytuł Ewa 1. Aha. I to jest taki remake jakby do tego, jak powstawały, najpierw jak notowana była nasza pamięć, tak, na tych płytkach. I no, zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób, zresztą w wielu moich pracach widać taką powtarzalność, albo jakieś takie ścieżki płytek, albo te kropki, które były na krosnach, jakby pierwszym przekazem, z którego powstały zero-jedynkowy kod, tak? No uwodzi mnie to cały czas. Jak znajduję takie płytki po prostu na odpadach, no to są to dla mnie coś takie, to zrobi. Jest takie vintage'owe. Ale popatrz, to jest to samo myślenie, przecież w latach 70. nasz profesor Bartczak wykorzystywał do swoich kolaży taśmy papierowe, takie wydziurkowane. No z tych martwe takich taśmy, zdobyła. To jest coś przepięknego. To jest coś przepięknego. Później nie podzieliłaś się ze mną. Nie. Mam papierowe z tego preszpanu, tak? No, i mam piękne. Jeszcze czarne, lśniące, z których lampy porobiłam. Takie. Później plastik był taki błyszczący, tak. Czarny, wiesz. No, to jest zachwyt materiału w wydaniu Gosi, ale zachwyt zachwytem. Zobaczcie Państwo dalej,
co ona potrafi z tych różnych dziwnych rzeczy wyczarować. Bo teraz dochodzimy do śmieszności, bo jest krtek, ale pojawia się taka rzeźbka. Powiedz mi, z czego to jest zrobione? No z żarówki, Ikei. Nie widzisz żarówki? Widzę, ale chcę, żebyś Państwu to, nie, no to jest głośno powiedziała. No jak siedziałam w tym domu i rzeczywiście przy tym dziecku chorym wiecznie, no to stwierdziłam, że okej, zrobię sobie parę takich może przestrzennych rzeczy z papieru, no i na jakimś stelażu, gotowym oczywiście, no i była żarówka, no, ale, i noga od stołu. Ale proszę Państwa, ta rzeźbka jest fantastyczna, jest dekoracyjna, mimo że taka trochę czarno-biała, i powiem, że tu jest taka rozmowa między artystami troszeczkę, bo przecież znamy takiego rzeźbiarza, Zakopiańczyka, Marcina Rząsę, i to jest jedna z jego rzeźbek. Przy czym powiem rzeźbek nie dlatego, żeby Marcinowi umniejszać, bo go bardzo lubię, tylko że wielkość tej rzeźbki to jest około 10-12 cm. No nigdy nie było mnie stać na te jego rzeźby, zawsze. Fakt, fakt, są drogie, ale Marcina lubimy. I teraz tak. Zajmujesz się dalej kolażem, który jest przestrzenny, który jest reliefem. Zajmujesz się montażem różnych elementów. O, masz tutaj to. Taśmę masz, widzisz? No widzę. Tylko teraz pytanie. Skąd Malczewski? No piękny rycerz, no. Trafił się. Czy trzeba coś więcej powiedzieć? Piękny rycerz. Piękny rycerz. I tutaj cała kolekcja, właściwie do tego cały czas zmierzam, to jest postawa twórcza Małgosi, która teraz mnie najbardziej uwodzi, bo jest taka w skali człowieka. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś pracowałem na SP, na Radzie Wydziału, była taka dyskusja między pedagogami dotycząca oceny prac innych malarzy. Było pytanie, że Państwa, ale co to znaczy dobry obraz? I odpowiedź w zasadzie była jedna. Słuchajcie, dobry obraz to jest taki, który chce się mieć. Więc ja tą rybkę bym chciał mieć. To znaczy, że... Ale proszę Państwa, jest coś takiego, że stajemy przed jakimś obrazem, który jest doskonały, wychwalany w katalogach, krytycy się zachwycają. I pytanie jest takie, czy ja bym go powiesił w domu? No, na przykład Gioconda, Leonarda. To bym nie powiesił, no bo jest nudny. A to nie jest nudne. Jak patrzę na te ryby, no to za każdym razem odkrywam coś nowego. Powiedz mi, ile ty takich tworów, kiedyś była taka nazwa dziwotwory, nie wiem kto to stosował, coś mi się takiego obiło uszy. Kiedy ci się to znudzi? Nie znudzi się, po prostu... Czyli może jeszcze na jakąś rybę się załapię? Absolutnie nie. To wiesz, no jest tyle pięknych rzeczy wokół mnie. Jest. Oczywiście i te zabawki leżą i no jakoś chciałbym mnie też, to są moje jakby ekspozytory tego wszystkiego, co mnie uwodzi, tak, wokół. Zwracam uwagę na taki detal. Ładny kolor, ładna sowa, w dziwnej gamie barw, ale proszę Państwa, to są foremki do ciasta. Tak, i takie... A na dole to są kliny do blejtranów. Też. I podstawki takie komunistyczne do szklanek. No. Czyli naprawdę... Łańcuch od piły też jest. Tylko wyobraźnia jest czymś, co pozwoli dostrzec w rzeczach pozornie banalnych potencjał. Do mnie to po prostu... Uwodzą mnie te sowy, no, i te ryby. Cieszę się. Po prostu tak przeglądam te slajdy i sobie myślę, no... Też bym tak chciał. No, ja swoją przygodę z kolażami chyba skończyłem,
chociaż nie jest to powiedziane. I teraz, proszę Państwa, slajdy się powoli kończą i mamy taką chyba rybę. Czy tą rybę podświetliłaś, czy ona jest lampą? Jest lampą. Ta ryba jest lampą. Jest lampą. Siedziałam właśnie tam z miesiąc i tkałam te kujące kable tam w tej rybie. Bo ona jest utkana. Czyli gdzieś utkana od czasów studiów to światło gdzieś też jest dla Ciebie ważne. Wiesz co, miałam całą przygodę z lampami i przez długi czas robiłam w ogóle lampy z odpadów. A no w tej chwili zajęłam się surowców wtórnych. Tak, surowców wtórnych. Teraz zajęłam się troszkę czymś innym, już po prostu mam tych lamp tyle. I wszędzie wokół tam mnie są, że już stwierdziłam, że okej, to teraz coś innego. Ale światło rzeczywiście, jeśli tylko jest jakieś tworzywo, które po prostu to światło pokaże, to jak najbardziej od razu jest, tak. Czyli w sumie również możesz malować światło. No, staram się. Słuchaj, krótki odcinek, może się jeszcze kiedyś spotkamy i porozmawiamy o malarstwie. Okej. Okay. Bo ty też ciągle tam coś. No, cały czas coś tam dłubiesz. A ten film się wpisuje w taki cykl o kolażach. No bo te prace w sumie to są kolażami. Jeżeli by popatrzeć jako na łączenie różnych materiałów, to są kolaże. Ale tą metodą powstają zarówno reliefy, jak i kompozycje płaskie. No ja tylko mogę powiedzieć tak, podoba mi się to, co robisz. Także szefowi Mercedesa i Toyoty. Przypominam, w każdym odcinku będę mówił, artysta nie może być skromny, bo działa przeciwko sobie. To Franciszek Starowiejski to powiedział. Ja się tej wersji będę trzymał. Małgosiu, pięknie Ci dziękuję, że zgodziłaś się spotkać. To ja Tobie dziękuję. Słuchaj, wiesz, fajną rzecz robisz. To po programie sobie uzgodnimy, kto komu dziękuję. Natomiast, proszę Państwa, gościem była Małgosia Ul. Proszę śledzić jej kanał, proszę obserwować, bo jeszcze dużo fajnych rzeczy zrobi. A to, co robi, to jest, to jak mówię, fantastyczna lokata kapitału. Dziękuję Ci, Małgosiu. Miło mnie, dzięki.